Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Jak widzicie, Daenerys właśnie tutaj ćwiczy swoją jogę. Aktualnie jest sama w domu, no jest oczywiście jeszcze Hubert, ale jest sama, ponieważ reszta domowników jest w szkole, jest w pracy, także ma chwilę dla siebie, ale stwierdziłam, że dzisiaj przygotuję jakiś rodzinny obiad. Może chili, niech będzie chili. Także myślę, że możesz już przerwać te swoje ćwiczonka. Też jesteś trochę brudna, to może za chwilę pójdziesz się wykąpać, może jeszcze zdąży. Reszta wróci o godzinie 15, bo przed chwilą sprawdziłam. Momo z pracy, no i oczywiście nasze dzieciaczki ze szkoły. No i jak wiecie, w poprzednich generacjach tak nie było, ale teraz tak jest, że dziewczynki chodzą do podstawówki, więc Felicja, powiem Wam właśnie a propos jeszcze imion. Ciężkie są te imiona: Felicja i Loren, Zo, Lorenzo. Różnie to jest. Raz mi piszecie, że tak powinna mówić, raz tak. Google tłumaczy jeszcze inaczej, więc powiem wam, że już naprawdę nie wiem i stwierdziłam, że będę mówiła, jak mi się powie. A ty, kochana moja, jesteś pewna tego, co robisz? Czy nie mogłaś tego naprawdę gotować w kuchni, tylko musisz w łazience? No nic, także na chwilę tutaj zostawimy. Niech sobie dziewczyna gotuje i odezwę się do was o godzinie 15. W ogóle zobaczcie, jaka dzisiaj pogoda. Skwarnie, fala upałów. I okej, jak widzicie, wracają, siadają. To już Daenerys zawołała ich na posiłek, na to chili. Niestety, jak widzicie, nie zdążyła się wykąpać, więc zaraz zacznie nieprzyjemnie pachnieć. Ale zrobimy sobie przegląd wszystkich osób. Momos, mój drogi, widzę, że coś tutaj tak stoisz i za bardzo nie wiesz, co ze sobą zrobić, więc ja ci tutaj kliknę. Weź porcję. I nasza mała, patrzcie, już tutaj do lekcji, bo jak wam mówiłam, nasza mała wyjątkowo chciałaby, w ogóle zobaczcie, ma tutaj tą swoją aspirację mały geniusz i ogólnie ona będzie chciała złamać ten schemat dotychczasowych księżniczek, będzie chciała być taka, wiecie, mądra, oczytana. Mamos, co to takie, jakiś jesteś zawieszony? Poczekajcie, ja go chyba zresetuję, bo coś tutaj widzę. On jest taki. Nie wiem, czy ty stoisz na baczność, czy ty nie czujesz, że już wróciłeś z pracy? Nie wiem, co się z tobą dzieje. Usiądź może. No. Także tak jak mówiłam, ona będzie chciała właśnie zajmować się taką edukacją i tak dalej, nie być taką tylko księżniczką, która siedzi i nic nie robi. Więc stwierdziłam, że póki co nam się nic nie dzieje, więc rozegramy sobie jej dziecięcą aspirację. Mały geniusz, przedwcześnie dojrzała. Tak, więc to za chwilę, tylko najpierw Momos. Co się z tobą dzieje? W ogóle reszta domowników widzę, że też tutaj tak. Co się z wami dzieje do diaska? Nie wiem, chyba po prostu wejdę w zarządzanie światami i wrócę. Bo coś tutaj mamy nie halo z wami, mocno nie halo. Okej, widzę, że wreszcie ruszają. O, patrzcie, co tu się stało z naszą małą Wow, matko, co to była akcja, teleportacja. Uczy się dalej, fajnie, że w maszynie do pisania. Momos wziął się już, widzę, za jedzenie. Chłopcy chyba już się najedli i odeszli. Daenerys się kąpie. Ale zobaczmy naszego Domenico, naszego przyszłego króla. Przyszedł sobie potańczyć. Może od razu ci kliknę, żebyś ty odrobił swoje lekcje i oczywiście zrobimy to, żeby tą pracę domową z opcją poprawiania umiejętności malowania, bo jak wiecie, on jest artystą, on po prostu skupia się na malowaniu. Momos znowu? Nie, dobra, na szczęście się ogarnął. Loren Zo, czy tam co, już nie mam pojęcia. Też ci kliknę może od razu, żebyś odrabiał lekcje i ty, żebyś rozwijał umiejętności motoryczne, bo jak wiecie, on ma być takim małym rozbójnikiem. A teraz jak widzicie, nasz Momos, nasz władca obecny biega, ma jogging, swoje zajęcie do pracy. I co wam muszę powiedzieć, to tak wiecie, nagrywam i montuję i przed chwilą widziałam, że koło naszego domu błąkała się Lidia. Ale to absolutnie nie możemy tego zaakceptować, ponieważ jak wiecie, ona jest zamknięta u czarodzieja w wieży. Na pewno cię odwiedzimy, ponieważ będzie miała już urodziny i będzie nastolatką. Także jeżeli ktoś przypadkiem tą Lidię tam zauważył, to niech natychmiast o tym zapomni, bo to absolutnie nie mogło mieć miejsca. Być może to było jakieś wyobrażenie rodziców, być może Lidii, ale na pewno jej tam nie było. I tak jak zapowiadałam, chciałabym się zająć tą jej aspiracją i ma na przykład rozegrać trzy partie szachowe, więc proszę bardzo, graj. Dokładnie nawet o tym myślałaś, także jak widać, super.
W każdym razie nasz Domenico tutaj też zawezwał swoją przyjaciółkę i tak dalej, naszą Genovefę. I oczywiście będzie próbował tutaj z nią rozmawiać. Jak wiecie, tą dziewczynę dla niego wybrał Momos, który stwierdził, że jest to dobra partia, jest to bogata dziewczyna, może usiąść i rozmawiać tutaj. W ogóle Momosowi było bardzo gorąco i miał tam jakieś przegrzanie i te sprawy. W ogóle widzę, że cię wszystko swędzi. Chodź się wysikać. Może wysikaj się w tej... Poczekaj, bo ty pewnie wybierzesz tą najbliższą. Chodź tutaj, skorzystaj i od razu weźmiesz sobie lekarstwo. Możesz też się w sumie wykąpać. Daenerys bawi się z synem tutaj laleczkami, więc nie będziemy wam przeszkadzać słodko. Domenico, jak widzicie, z Genovefą, także też słodko. I może coś poszeptamy właśnie już o zauroczeniu. Ponawijamy o dorastaniu. Wiecie, oni są obydwoje nastolatkami. I już są tak, wiecie, trochę rzuceni na głęboką wodę, że już zostali sobie obiecani, że tak powiem. Pewnie tam Momos już rozmawiał z rodzicami naszej Genovefy Gieni. Mówił im, że mają nadzieję, że będą razem. I słuchajcie, zrobimy odważna gadka na podryw. I w zasadach jest, że nasz syn przed ślubem przynajmniej raz musi figlować. Ale zanim to chciałabym... Co się stało? Zanim to chciałabym jeszcze, żebyście się pocałowali. Pochwal wygląd. Co się dzieje z tym Momosem, że... Przecież Hubert, ty jesteś daleko, daleko, to jak możesz być przerażony? No nic, zobaczymy. Serduszka lecą. Zaproponuj szalony plan może, coś w tym rodzaju, czyli szalone figlowanki. Czemu nie ma żadnego pocałunku, słuchajcie? Gdzie jest jakiś w ogóle... Chyba, że to za słabo się jeszcze w sumie obejmi. To figlowanie już jest, a pocałunku nie ma. A weź no to sobie tutaj, Domenico, usiądź i rozmawiaj tutaj. Poczuj się jak król, usiądziesz sobie pod nieobecność swojego ojca w tym, w jego tronie. Nie usiadł tam, gdzie chciałam. O, teraz idzie. Ale na razie objęli się. Mamy pierwszy pocałunek, mamy. Okej. No i jak tam ci się widzi w tym tronie? Podoba ci się? Myślę, że mu się podoba. Myślę, że już tam wyczuwa to, że już niebawem. Chociaż no w sumie nie takie niebawem. Poczekajcie, zobaczmy ten pocałunek. Słodko. I co jeszcze zrobimy? Coś jeszcze romantycznego zrobimy. Czy chcemy już kliknąć figluj? No, spróbujmy. Tylko, że pewnie najbliższe łóżko jest rodziców. Trochę to nie fajnie. To może tutaj na górę sobie podejdziecie do twojego pokoju. Podejdź tutaj. Tylko tak, żeby ta Gienia z tobą przyszła. Wyznaj nieprzemijającą miłość. Może wiecie, ona mu się podoba, jestem zauroczony, ale czy to jest miłość? Nie wiadomo. Czemu między wami są minusy? Wy mieliście być uroczym, słodkim, kochającym się rodzeństwem w moich myślach. A tu widzę, że coś nie bardzo. Jak tam twoja aspiracja? Rozegraj trzy partie szachowe. Przecież już tak jakbyś raz rozegrała, nie wiem. Czy mógłbyś zawołać ją? Zmysłowy pocałunek, bo on tutaj do niej podszedł. Oj, patrzcie, no i właśnie Momos... Momos ma wkrótce urodziny. Momos ma wkrótce urodziny, także... Także no naprawdę już niebawem w sumie będzie już staruszkiem, bo jak wiecie, on jest dużo starszy od naszej Daenerys. Prawda? Staruszkiem będzie za dni dwa, więc... No, powiem wam całkiem niebawem. Dobra, kochani moi drodzy, Domenico i Genovefa, czy możemy was prosić na górę? Możemy tutaj kliknąć, nie wiem, barabara, a nie możemy figluj? No nic, to klikniemy wam tutaj. Boże, Momos, co to za taniec robota. Dobra, klikamy w ten sposób, zobaczymy, co się będzie działo. Pocałunek z pasją może jeszcze. Najwyżej skorzystacie z tego łóżka. Jak chcesz się poczuć jak król, usiadłeś już na tronie, to może i królewskie łóżko tutaj wykorzystasz. Figluj, dajmy to. Ale tutaj coś nie macie miejsca na te figlowanki, bo wcześniej krzyczał, że nie ma. No właśnie. Dobra, jak widzicie, udało mi się wreszcie tutaj może poprosić o zostanie dziewczyną, albo może nie, zanim poprosisz... No to chciałabym to figlowanie jednak mimo wszystko, pocałuj, bo to miało być w takim nastoletnim wieku, raczej to w takim kontekście bez zobowiązań. Czy możemy tutaj coś kliknąć? Tylko mamy barabara. A delikatnych figli nie, słuchajcie, więc figluj. Nie wiem, zobaczymy.
Bo cały czas, zobaczcie, przeszkadza im, że nie mają miejsca. Dobra, no to po prostu zamienimy to figlowanie na to po prostu. Boże, jak mi pstryknął podłokietnik, przepraszam. No, w każdym razie zmienimy to na to. Uznajmy, że to jest figlowanie niby, bo ja nie mam pojęcia, o co chodzi, dlaczego oni niby nie mogą, nie mają miejsca. Także bawcie się dobrze. No i mam nadzieję, że to takie będzie troszeczkę nadwyrężenie zasad, ale myślę, że rozumiecie, bo nie mam pojęcia, co zrobić, a nie chce mi się, że tak powiem, już czekać, bo inne rzeczy czekają w kolejce. Dobra, wy się tam bawcie dobrze, jak mówiłam, a my na chwilę, o Jezu, co to za ten, do naszej Felicji, Felici, czy cokolwiek. No i co, dlaczego nie ma tego? Chyba, że musiałabyś grać z kimś, ale widzę, że ci się mocno chce skorzystać, więc ty może skorzystaj. Głodna też jesteś, tam jest jeszcze jakieś chili, oczywiście już zepsute. Więc no niestety, otwórzmy, czy coś jest w środku. Są jakieś lody, więc może weź sobie rożek, jak skorzystasz. Ty też masz jakiś swój projekt do szkoły, którego nie zrobiłaś i wątpię, żebyś już zdążyła zrobić, bo też chce ci się spać. Okej, okay, i jak widzicie, mamy kolejny dzień. Ja już przerwałam wczoraj nagrywanie, bo było późno, położyłam wszystkich spać. I tak, no i mamy już po 15. Daenerys, oj kamero, znowu gotowała dzisiaj obiad, tym razem jest to rybne taco, więc proszę tutaj sobie nasz Momos weźmie porcję, zobaczymy wszyscy, czy ktoś jeszcze jest głodny, a po prostu bierzcie i jedźcie, jak zrobiła, to nie ma co narzekać, tylko trzeba jeść. Tak, proszę, ty też sobie tutaj weź porcję, nie loda, nie loda, proszę obiadek sobie jeść. I Felicia również sobie weźmie porcję, ale widzę, że jest chora, więc tutaj już do naszej łazienki po lekarstwo. I to chciałam to umieścić nasz kolejny medal naszego Momosa w naszej gablocie, więc tu już proszę bardzo, widziałam go różowy, nagroda inżyniera. No i mamy już 4 medale w naszej gablocie. Myślę, że zmieści się tutaj 10, nie wiem czy 10... nam się uda zdobyć. Zobaczymy. Widzę, że Momos tam się coś ociągał. Znaczy chyba tutaj była jego porcja. No nic, także to schowamy może do lodówki, żeby się nie psuło. Resztę też do lodówki. No i tak taki po prostu rodzinne popołudnie. Może tutaj okaż podziw i tak dalej. Porozmawiajcie trochę. Domeniko widzę, że już skończył. I tak, tobie się chce trochę siku, więc pójdziesz. Ty jesteś cały, widzę, nieogarnięty. Miałam dla ciebie na dzisiaj plany, ale skoro tak, no to chyba trzeba będzie się z tym wstrzymać, to po prostu skorzystaj i pójdziesz może taką drzemkę sobie zrobić po południu, bo nie wiem czy to będzie drzemka czy spanie, ja ci to zaraz zmienię na spanie u góry, bo mam dla ciebie plany, być może tam wieczorem się wybierzemy albo już słuchajcie w środę, sama nie wiem. No jako, że niekoniecznie mi wyszło to pojechanie z tym Domeniko tam, gdzie chciałam jechać, to stwierdziłam, że zrobimy tylko tutaj znowu jakieś dziwaki niesamowite, że przyjedziemy z naszym Momosem, nie wiem czy nie mylę ich imion, bo to jest u mnie notoryczne, i spełnił mojego zadanie do pracy, czyli sparring z innymi. Nie wiem, czy możemy to robić. I przyjechaliśmy do Strangerville. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dlatego że tutaj są naprawdę dziwne osobistości, jak wiecie. I chciałam tutaj spróbować właśnie z jakimś kimś z pracy, bo wiem, że to jest taki właśnie bar, gdzie można spotkać dużo personelu wojskowego i rozmawiajmy o pracy. Ale jak zrobić ten sparring? To tego wam powiem szczerze, że nie wiem. Tutaj możemy mu salutować, znaczy jej. Możemy jej salutować. Czy to ktoś musi być na tym samym poziomie, co my? Proszę, on i tam jak widzicie salutuje. Sparring, jest sparring. Okej, okay, więc będziemy to robić. Trochę tak nie bardzo, żeby król walczył z kobietą, ale powiedzmy, ale ładnie, słuchajcie. Widać, że to są takie przemyślane ruchy. A nie tylko tak na odwal się. Także podoba mi się, słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. Może zobaczymy to w takim delikatnym przyspieszeniu, bo jednak to trochę, jak widzę, trwa. Okej, okay, także poklepali się po ramionach, to nie było takie, wiecie, negatywne, tylko po prostu widać, że to było takie ćwiczenie. Dopiero zaczęte, czyli co, możemy jeszcze raz? Czy może teraz z kimś innym? O, tutaj ktoś miał, jak widzicie, urodziny. Dziwna pani, Jolanta Pakuła.
Czy nie ma tutaj, opatrzcie, tu, czy to nasz służący, chyba jako nasz ochroniarz tutaj z nami przyszedł. Tutaj mamy jakiegoś Jakuba Buraka. Więc Jakub Burak, wojskowe powitanie z tobą zrobimy. Powiem wam, że czuję, że dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej spokojny, że robimy sobie takie jakieś nasze małe zadanka, ale myślę, że trzeba i takie, bo nie chcę tego, tak wiecie, pędzić do przodu. Owszem, mam taki ukryty cel, znaczy nie ukryty, bo wam o tym powiedziałam, ale taki jawny cel, powiedzmy, że chcę tę serię doprowadzić do końca. No, witaj się z nim. Ale też myślę, że nie po trupach do celu, że tak powiem, tylko chcę sobie tutaj wszystko z nimi wypełniać, chcę się bardziej skupiać na rozgrywce. Także mam nadzieję, że to mi się właśnie uda. Także robimy przyjazne. To było gdzieś hen, daleko. Sparring mamy, proszę. Możemy też sobie zamówić jakiegoś drinka ulubionego, dlatego że tam chyba dzisiaj jest ten dzień dla skąpych simów, czyli darmowe drinki, czy tam w obniżonych cenach chyba. Okej, także jak widzicie, tutaj też sobie ćwiczą, także ja ich tutaj troszeczkę jednak przyspieszam. Wygląda to naprawdę fajnie, podoba mi się. Tak widać, że to taka jest właśnie sztuka walki, a nie bicie się jak na przykład w dzisiaj Dzień Kosmitów. No nie, tak nie bardzo klimatycznie to będzie wyglądało. Dobra, zobaczmy, ile tego mamy. Ukończone 25% dopiero. To może jeszcze raz z tym mężczyzną. Jeszcze raz, słuchajcie, bo już mi się nie chce wołać kolejnej osoby. Dobra, to myślę, że odezwę się do was, jak już z nim powalczę te kilka razy, bo to jednak będzie dosyć długo trwało, więc nie chcę was tym zanudzać. Dobrze, kochani, i nadszedł kolejny dzień i tutaj jesteśmy już z naszym Domenico, któremu klikam, żeby sobie schował do wyposażenia swój ostatni obraz. Oraz, Domenico, słuchaj mnie ty uważnie. Schowaj do wyposażenia również swoją sztalugę i jak wiecie, podejdź na chwilę, bo chcę dokończyć moją myśl. On jest artystą, pragnie wrażeń, pragnie nowych widoków do namalowania, więc gdzieś z nim dzisiaj pojadę, także widzimy się prawie na miejscu za momencik. Jak widzicie, zagadka rozwiązana. Jesteśmy pod tą magiczną wieżbą. W sumie pewnie zrobię jakąś miniaturkę z tego różowego świata, więc myślę, że i tak się domyśliliście. W każdym razie, no jak widzicie, nasz Domenico tutaj właśnie pielęgnuje to drzewo, podlewa, może obejrzy, no bo dowiedział się skądś tam, że tym drzewem można się przedostać do sekretnej polany. Są tam piękne widoczki, idealne do namalowania, więc no próbuję się tam dostać. I co teraz mamy? Obejrzyj. Nie pamiętam. Wiem, że kiedyś kilkakrotnie to robiłam, ale to było tak dawno, że już nie pamiętam w jakiej kolejności. O, pochwal liście. Niestety jestem trochę głodny, a chyba nie ma nic do jedzenia. No niestety, ale mam nadzieję, że jakoś wytrzyma. Okej, pochwalone. To co możemy jeszcze podlać jeszcze raz? Obejrzeć? Widziałam, że chcesz wrócić do domu, ale poczekaj, już trzymaj się. O, i patrzcie, i mamy już tutaj, pojawiło nam się wejście, więc co? Rozmawiaj o korzeniach? Okej, porozmawiał. Zbadaj może. Wchodzisz? Wchodź, dokładnie, wchodź. I mamy albo idź za dźwiękiem, albo idź za światłem. Nie wiem, może za światłem, nie pamiętam szczerze mówiąc. O nie, i mamy... Niestety idzie w stronę światła, szybko zdając sobie sprawę, że blask dochodzi z miejsca, przez które tu wszedł. Czyli musimy jeszcze raz. Oj, zawstydzony, bo co? Zawiedzony. No to zawiedziony, więc jeszcze raz. Zbadajmy jeszcze raz. I teraz pójdziemy za dźwiękiem. Idź za dźwiękiem. Idź, nie wiem, może pod prąd strumienia? Zobaczymy. Domenico podąża, Domenico idzie na ślepo. I wrócił z powrotem, czyli musimy jeszcze raz zbadaj. Domenico, jaki tablet? Wracaj. Czyli jeszcze raz to robimy to samo. Idź teraz za dźwiękiem i z nurtem strumienia. Wejdź we mgłę. I idź na polanę, więc idziemy i spotkamy się za sekundkę na miejscu. Okej, jak widzicie, Domenico już dotarł, przestań z tym telefonem. I słuchajcie, nie dało się tego załatwić inaczej, co zaraz zobaczycie, ale on tutaj przyjechał właśnie z myślą o malowaniu, także może gdzieś tutaj rozłożysz swoje, może podejdź tutaj, podejdź i słuchaj, umieść w świecie tą swoją sztalugę, tę sztalugę i klikniemy ci może... Maluj na podstawę zdjęcia, znaczy nie może, tylko na pewno i obraz duży. Zobaczymy, czy to nie jest za daleko.
ale różowe płótno, słuchajcie. I szukamy czegoś ładnego, tutaj mamy płótno, to nie, czegoś ładnego do namalowania i proszę, coś nam się tutaj trafiło. Jakaś mała dzikuska, którą Momos postanowi namalować. Okej. Także tutaj on się zdziwił, na razie tak wiecie, z oddali ją maluje, bo urzekła go jej uroda. Czy to ma sens? Mam nadzieję, że ma. Także dajmy mu chwilę na namalowanie. Jak widzicie, dzikuska namalowana i słuchajcie, dzikuska do niego w tym momencie podeszła. Szkoda, żeby pokazać coś na telefonie, ale no dobra, powiedzmy, że przyszła się po prostu przywitać. Jak widzicie, on jest głodny, także ona tutaj może mu... zaprosi go do patrzenia w gwiazdy. Dominiko, przestań, proszę cię, odrywać lekcje, ponieważ ona tutaj mieszka sama w tej dziczy, powiedzmy, i od bardzo dawna nie widziała żadnych ludzi, ponieważ powiedzmy, że jej rodzina została, nie wiem, zabita, umarła, cokolwiek. W każdym razie, oczywiście, jak widzicie, jest to Pocahontas, tak? Któż by inny Pocahontas? I też ona widzi, że on jest dosyć głodny, więc myślę, że ona mogłaby mu... słuchajcie, zrobić coś miłego, czyli wręcz prezent przyjazny, rzemieślniczy chleb ziołowy. Bezpieczny dla wegetarian, ponieważ zaraz zobaczycie, że ona jest wegetarianką. Ponieważ, no wiadomo, ona kocha przyrodę, kocha swoich braci zwierząt. Oj, co to za minusy? Może on lubi mięso. No nic, w każdym razie tutaj jeszcze go trochę pozagaduj. Wychwalaj zalety wegetarianizmu. Tak, myślę, że to jest właśnie w jej stylu. I nie wiem, co deklaruje to? Sympatię do słońca, powiedzmy. Zresztą ona lubi wszystkie pory roku, no bo wiadomo. Okej, Domenico, co tam było? Domenico się zgadza. Może wegetarianizm nie jest taki straszny, jak mu się wydawało. Chyba wrzuci coś na ząb, żeby się przekonać, na czym to naprawdę polega. Tak, więc ty, Domenico, jako że jesteś głodna, ona ci dała ten swój taki naturalny chlebek ziołowy, to sobie go weź i zjedz. A później schowaj sobie ten obraz do wyposażenia oraz to też schowamy do jak ci smakuje? Mam nadzieję, że ci to smakuje. No, w każdym razie, jak widzicie, no, ona mu się tutaj spodobała. Ona kocha tą przyrodę i tak dalej. Ale Domenico, słuchajcie... O, Momos ma urodziny, patrzcie. Już tutaj ona mu wpadła w oko, stwierdził, że on jest artystą i ona mogłaby być jego po prostu muzą, wiecie o co chodzi. Że nie jest taka zadufana, wypielęgnowana, idealna w każdym calu, jak na przykład Genovefa, z którą zaczął się spotykać na prośbę swojego ojca. Także co, myślę, że namówi tą Pocahontas, żeby wróciła z nim do jego pałacu. Czy Pocahontas się tam będzie podobało, czy to będzie dla niej dobra decyzja, na pewno o tym dowiemy się w kolejnych odcinkach tej właśnie serii. Także trochę ją tutaj poklikamy, żebyś ją poznał i tak dalej. Ja będę ten odcinek już kończyła, ponieważ jest już, o, może rozmawiać z nią o sztuce, o tym, co ty lubisz, teraz opowiedz. I zaprosić do patrzenia w gwiazdy też można. Będę kończyła ten odcinek, ponieważ jest już dosyć późno, a chciałabym go już dzisiaj go zmontować, także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Dajcie znać, może są jakieś teamy i tym razem, czyli team Genia lub team Pocahontas. Póki co Momo zdecydował, że ją ze sobą zabiera. Ona tak właściwie trochę jest ciekawa, trochę by chciała zobaczyć inny świat. Ale czy to będzie świat, który ona... zaakceptuję. O tym się przekonamy, tak jak powiedziałam, w kolejnych odcinkach. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Do zobaczenia i pa, pa.